Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na tym początku Polski, na tym pięknym skrawku naszej ojczyzny. Serdecznie chcę powitać moich serdecznych przyjaciół z naszego partnerskiego miasta Hermeskaj. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, 1200 kilometrów w jedną stronę, z Hermeskaj do Helu. I oto to małżeństwo. Ewa i Ryszard Bawelscy. 86 lat, samochód i jedziemy do Helu. Bo pokochali ten Hel, tak jak my pokochaliśmy Hermeskaj. Serdecznie Was, kochani, witam dzisiaj. Powiem tak, kiedy wójt Helu zadzwonił do mnie, myślałem, że to jest jakiś żart. To się przyczyniło do tego, że on do mnie zadzwonił. Miałem robić latarnię z innego miejsca. Ale wójt Helu jest człowiekiem bardzo kreatywnym i zadzwonił szybciej do mnie. Zgodziłem się, 3 dni później zapukał do drzwi, podpisaliśmy umowę. Zaprosił mnie do Helu, ustaliliśmy pewne tutaj fakty, plany latarni. Zacząłem ją tworzyć. Pan Tomasz codziennie nad tą latarnią pracował. My relacjonowaliśmy przebieg wykonania tego dzieła na naszym Facebooku, na naszej stronie. I dziś właśnie w święto miasta chcemy tę latarnię otworzyć. Oficjalnych świadków zapraszam tutaj panią Ewę Rachoń, redaktor naczelną magazynu Bursztynisko oraz Tadeusza Murza, kierownika Muzeum Rybołówstwa. Zapraszam także pana Czesława Millera, geodetę i panią Monikę Skinder, która w imieniu Urzędu Miasta Helu kontaktuje się z Biurem Rekordów w Londynie. Nie mamy fanfarów przygotowanych, ale patrzcie państwo teraz. Ja przedstawię statek, żeby państwu nie zasłaniać. No i co, przechodzimy do mierzenia w takim razie. Poproszę geodetę. Tak. 70 kilo, z tego 50, które się nadaje. Ale przecież zauważcie, ta latarnia nie jest budowana z brył, z bursztynu, tylko z małych cegiełek. Czyli każdy taki bursztyn musiał być pocięty na paski, następnie oszlifowany i poddany klejeniu. Klej, który był używany, musiał też spełnić swoje normy, a więc żywica wymieszana z pyłem bursztynowym, z pyłem, który powstał właśnie wskutek jego obróbki. Mierzona jest wysokość, mierzona jest szerokość latarni. Wcześniej też ważyliśmy w sali konferencyjnej latarnię. Ta wartość nie jest potrzebna do bicia rekordu, ale wiemy, ile ona waży. 13,3 kg, dobrze pamiętam? To co, już idziemy? Jeszcze będziecie czekać? 211 cm. No, widzicie, jaka wysoka.